Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Zieloni jadąc do Krakowa na starcie z pasami liczyli na przełamanie i odbudowę. Niestety wrócili na tarczy, przegrywając 0-2, a ta porażka była o tyle bardziej bolesna, że plan na ten mecz był dość jasny. Mówił o tym po spotkaniu trener Piotr Tworek. Podejrzewaliśmy, że trener Probierz po tych sukcesach, które z zespołem odnosi, szczególnie grając u siebie, będzie chciał na nas ofensywnie ruszyć i chcieliśmy tą pierwszą połowę, szczególnie środek pola, zaryglować, bo wiedzieliśmy, że tam i Pele, i Hanka, i ofensywni zawodnicy mogli jednym prostopadłym podaniem nam zrobić dużo krzywdy, a więc taki był plan. Po przechwycie chcieliśmy szukać kontrataku i tych kilka kontr wyprowadzaliśmy. Niestety nie zakończyliśmy bramką. Natomiast w drugiej połowie, jak już musieliśmy gonić wynik, to już stawialiśmy wszystko na jedną kartę. Żałujemy pierwszych sytuacji, które stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie, bo ten mecz mógłby zupełnie inaczej wyglądać. Niestety straciliśmy bramkę po naszym błędzie, po naszej stracie i staraliśmy się zrobić wszystko, żeby odwrócić losy spotkania. Daliśmy do boju wszystko, co mamy, największą ofensywę, którą mogliśmy dzisiaj jeszcze uruchomić. Niestety w końcówce druga bramka zabiła mecz. Nie wygraliśmy kolejnego meczu i nie strzeliśmy bramki. Natomiast czeka nas tylko i wyłącznie praca, bo tylko pracą możemy poprawić swoją sytuację i tak do tego podchodzimy. Teraz Zieloni przygotowują się do domowego meczu ze Stalą Mielec i trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do odbudowy, do przełamania i do powrotu, do strzelania goli i zwyciężania, niż to spotkanie na własnym stadionie. Jak nie teraz, to kiedy? Trzymamy kciuki za niedzielne zwycięstwo naszych Zielonych. Prosto z szatni. O ile podopieczni Piotra Tworka cały czas znajdują się w kryzysie i wyczekują tego przełamania jak kania dżdżu, o tyle piłkarki Warty idą jak burza. I na koniec rundy jesiennej, pokonując 7-2 Lipno Stęszew, umocniły się na pozycji lidera swojej grupy czwartej ligi. I tam właśnie spędzą przerwę zimową w oczekiwaniu na wiosenną rundę. Brawo dziewczyny, oby tak dalej. Na wiosnę również liczymy na znakomite wasze występy.